Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy szybkie danie obiadowe dla całej rodziny. Z pysznych udek z kurczaka bez kości i młodych warzyw. Wszystko razem pieczone w maśle czosnkowym. Przygotowań kilka minut, a potem pyszny obiad. Praktycznie robi się samo. Zapraszam na przepis. Cały przepis oraz składniki znajdziecie również na mojej stronie. Link pod filmem. Nasze szybkie danie obiadowe zaczniemy od mięsa. Mięso mam z udek z kurczaka, wytrybowane już z kości. Takie można bez problemu kupić w sklepie. Mięso musimy doprawić solą i pieprzem z obu stron. Środkową część mięsa posmarujemy masłem z czosnkiem. Ale to za chwilkę. Mam tutaj przygotowane 100 g miękkiego masła. Dodam sobie do niego czosnek. Czosnku dajemy około 3 ząbków. Do masła. Oczywiście solimy i rozgniatamy widelcem, żeby się wszystko ładnie połączyło. Masłem czosnkowym smarujemy nasze udka. Im bardziej miękkie masło, tym lepiej się smaruje. Każde mięsko zawijamy do środka z masełkiem razem, taką niby rolatkę, ale nie będziemy go zwijać jakoś specjalnie sznurkami, po prostu tak ułożymy na blaszce. Mięsko mamy gotowe, teraz warzywa. Warzywa najlepiej sezonowe, młode. Wyłożyłam blaszkę od piekarnika papierem do pieczenia i resztą masła posmaruję papier. Blaszka wysmarowana. Mam tu około kilograma młodych ziemniaczków, które już obrałam. Pokroję je teraz w takie trochę grubsze plastry i poukładam na spodzie. Ziemniaki solimy. Na ziemniakach układamy nasze udka z kurczaka. Młode cebulki kroję również w grube plastry i układam dookoła mięsa. Dodatkowo dołożę młode marchewki. Mogę dodać jeszcze szparagi. Szparagi możecie pominąć lub zamienić na młodą cukinię. Zależy, czy jeszcze jest na nie sezon. Wszystkie warzywa jeszcze po wierzchu odrobinę solimy. Posypuję moją ulubioną przyprawą do warzyw, czyli zieloną czubrycą.
jak ktoś jeszcze nie widział, coś takiego. Kupuję w sklepie z naturalną żywnością. Bardzo lubię tą przyprawę, szczególnie teraz, jak jest dużo warzyw. Na wierzch na warzywa jeszcze po wiórku masła. Kilka miejsc. I gotowe. Tak przygotowane danie wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni z termoobiegiem i będziemy piekli około 1 godzinę, godzinę i 10 minut. Musicie patrzeć, jak się ładnie warzywa przyrumienią. W trakcie pieczenia warzywa puszczą jeszcze trochę wody, więc jeśli będzie jej za dużo, troszeczkę ją odlejcie. I gotowe. Można wcinać. Pięknie pachnie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!